Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Mamy 18 września, sobota, koniec tygodnia, takiego prawdziwego tygodnia zbierania. My kończymy górę, dół już jest cały zebrany. Trochę tutaj ludzi robi. Zostaliśmy na dwie maszyny. Będziemy próbowali zrobić po prostu fulę z tego, co zostało. I tak to leci. Konferencja jest zbierana, są starsze drzewa. No jest naprawdę ładna, nie ma do czego się tutaj, jeżeli o nią chodzi, przyczepić. Z pogodą również jakichś tam większych problemów nie ma, około 20, 21, 22 stopni maksymalnie. Póki co bezdeszczowo, także nic się tutaj nam w wrzątkach nie kopie. Zobaczcie, tutaj już po przejeździe traktorów na dole, tutaj z góry też jechaliśmy wcześniej z drugiej strony, pomyliśmy fula. No i tak to było zbierane, wiadomo, czasami ktoś jest niższy, to na tej wysokości zostawi, tak plus minus powinno być dotąd to zrywane. Czyli tak jak jest drut, no powiedzmy 20-30 cm zostawiane, ale to też nie ma problemu, żeby to później z góry zrobić. A jeżeli chodzi o doły, no to jeździ się w co drugą rajkę, później się wraca, więc każda jest jechana. Natomiast jeżeli mówimy o platformie, to jedziemy tak jak tam w oddali widać i robimy dookoła, nie? Jest to wtedy dużo łatwiejsze. Tak więc wygląda nasza praca. Zbiory zaczęły się takie prawdziwe właśnie tydzień temu, także my jeszcze bawimy się z konferencją. Myślę, że w przyszłym tygodniu gdzieś powinniśmy ją skończyć. Konferencję, zacząć jeszcze inne odmiany gruszki. No w międzyczasie w drugiej firmie jest zbierane jabłko Elstar. Także cały czas coś się dzieje w sadach. Jest teraz najwięcej pracy, tak myślę, że jeszcze 2-3 tygodnie to będzie dużo pracy. No i później już to wszystko będzie pomalutku wygaszać się. Możecie napisać, jak to u Was w sadach wygląda, jak to wygląda w Polsce. Ja Wam po prostu pokazuję, jak to wygląda w Holandii z naszej perspektywy. Miałem wcześniej materiał nagrać z maszyny, ale nawet zapomniałem, teraz mamy ostatnią przerwę, to mówię, jeszcze coś Wam nagram, żeby jakikolwiek materiał dla Was był. Jeszcze gdzieś tam w międzyczasie na pewno pokażę Wam te nasze platformy, one też były wcześniej pokazywane, czyli mamy tutaj polskie produkcje Wodzińskiego oraz Lisickiego, ale to jeszcze Wam spokojnie wszystko zaprezentuję. Także nam jeszcze trochę zostało. Myślę, że w 2 godzinki powinniśmy się wyrobić gdzieś w okolicy 5 i będziemy mieć weekend. Wam życzę miłego weekendu i do usłyszenia.